Ręce w górę to jest w ogóle mój, nie wiem, nie ulubiony, ale jeden z dwóch ulubionych na płycie. Często zauważamy ludzi, którzy mają problem z podniesieniem rąk w geście uwielbienia naszego Boga. Ja sama też kiedyś byłam w takim miejscu, gdzie publiczne pomodlenie się było naprawdę dużym wyzwaniem. W tym momencie mogę tańczyć, podnosić ręce, krzyczeć i śpiewać na chwałę Boga. W ogóle nie mam z tym problemu. I Ręce w górę, tytuł tej piosenki jest takim wyraźnym zachęceniem do tego, żeby uwolnić swoje ręce, swoje ciało, uwolnić się od myśli, czy ktoś coś o mnie pomyśli, dlaczego ja te ręce wznoszę, bo przecież to jest bardzo wyraźny znak, że my uwielbiamy w tym momencie. Nie dłubiemy w nosie, nie trzymamy rąk w kieszeni, tylko po prostu podnosimy je na chwałę Pana. Dla mnie to jest też taki gest po prostu połączenia się z Nim, tak jakbym dotykała nieba, nie wiem, chwytała Go. Mam wtedy mega radość i bardzo bym sobie tego życzyła, żeby właśnie coraz więcej ludzi takie rzeczy odkrywało też na naszych koncertach, kiedy właśnie śpiewamy ręce w górę, żeby to nie było tylko takie hasło, tylko żeby naprawdę robili to z przekonaniem i wiedzieli, po co to robią i dla kogo.